układają, stopnia jest bardzo reprezentacyjna, zakładana tylko na wiernie wyjścia, oparta jest na panierze i oczywiście na gorsecie, bez którego taka suknia nie miałaby tak pięknie zbudowanej sylwety jak w tej chwili. Wiek XVIII jest to przede wszystkim czas, kiedy królowała Dyńka w Belgii. Jeżeli Ani będziesz mogła gdzieś tam troszeczkę ukazać swoich pantofelek, byłabym ci wdzięczna. Wszystkie pantofelki do moich strojów są szyte ręcznie. Są to specjalne buty rekonstrukcyjne, nie są to zwykłe pantofle, które można nosić. W XVIII wieku buty były niezwykle niewygodne. Tak naprawdę nie było podziału na buty prawe i lewe. Dlatego pani, kiedy wchodzi w torebek, jest to tak zwana pompadour, torebkę tą, jak łatwo się w tej chwili domyśleć, wymyśliła pewna bardzo znana dama, Madame de Pompadour. I to od niej, od jej nazwiska właśnie powstały te torebki. Piękne są przy tych sukniach angażaty, o których jeszcze chciałabym wspomnieć. Są to piękne wykończenia koronkowe rękawów. Damy usługujące na dworze musiały być wysokiego powodzenia, tyle kto na dworze też się nie pojawiał i nie pracował. Góra stroju, tak zwana karafol, uszyta jest z bawełnianego aksamitu. Spódnica jest uszyta z lnu ręcznie malowaną, tak najczęściej ze zwykłych sklepów, tylko są zamawiane z firm, które zajmują się właśnie odtwarzaniem takich strojów, które pochodziły w wieku XVIII. Jak zwykle, na szyi oczywiście jest konieczna ozdoba. Tutaj jest bardzo delikatna, pojało. Proszę zwrócić uwagę na rękawy. Wszystkie rękawy praktycznie są sięgające załowiec. Akurat to karafko jest z pierwszej połowy XVIII wieku. Ma takie specyficzne mankiety. Nie ma angażatów jeszcze. To są mankiety takie poszerzane. I jest bawet. Bawet jest to ta część przodu, która jest wsuwana pod sznurowanie, bądź jest upinana przy sukniach specjalnymi szpilkami. No i oczywiście pantofelki. Damy, nie dlatego było na nią stać, spodnie posiadały podszewkę. I to było wszystko. I długa koszula. Na szyi mieszczanin nosił halsztuk. Jest to pustka, długa mniej więcej 1,5 m, 1,40 m. Obszywana, szeroka, przycinana, przycinana w bogatszym wydaniu piękną brożą. Wszystkie guziki były bardzo udolne. Była to najczęściej praca wykonywana przez jubileusz. Do kompletu kamizelka jeszcze bym chciała powiedzieć, bo kamizelkę, którą ma na sobie. Ten strój jest z połowy XVIII wieku. Kamizelka już jest nieco krótsza. Każda kamizelka musi mieć kieszenie. Gdyby się zwróciły Państwa głowa jakieś pytania, to bardzo proszę je zachować, a później się postaram na wszystko odpowiedzieć. W XVIII wieku było szycie dla mężczyzn, jak i kobiet, jeżeli byli parą, pojawiają się koronki. Akurat tutaj koronka jest ręcznie robiona, bawełniana, specjalnie do tego stroju. Także nie jest to pani najpiękniejsza. Buciki też, proszę zwrócić uwagę, są ręcznie szyte ze skórki, wygodne, takie do szybkiego biegania i na targ, i do kuchni, i po dworze. I nieodzowna chustka, która również chroniła przed opalenizną. Niezależnie, czy właśnie pani była bogata, czy biedna, robiły wszystko, aby jak najmniej słońce dotykało skóry i opalało. Dwa pończoszki. Czarne pantofelki, również szyte ręcznie. I do tego jest habit, który jest uszyty z jedwabnego żafardu. Wszystko wykańczone jest jedwabnymi koronkami i
I szyte tak naprawdę jedwabnymi nici. Każdy strój staram się zrekonstruować w ten sposób, aby jak najpełniej dawał mi 8 lat. Każdy mężczyzna wchodząc do pomieszczenia chciał kapelusze. Mimo że tak szybciutko nie powiem, to jest zrajszczyk ułożony w 3 równe szpice. Obszyty jest również specjalną koronką ozdobną. Często były również i pióra. Przy szyi tutaj już nie ma... Halsztuka jest specjalnym żabą i brosze. Brosze też są wykonywane przez jubileusz. Szlachetne kamienie, złoto, srebro, białe, złoto. W dłoni laska. Laska nie służyła do podpierania się. Laski były biżuterią i tapami. Tak samo peruki. Biżuterię. Wszystko było... No tak, gender dzisiaj, proszę Państwa, nie pochodzi z XXI wieku. Teraz tak, płynący z Anglii do Europy, panie na pokład zaczął właśnie wychodzić w tak wygodnych strojach, gdzie panier był już znacznie mniejszy niż panier na dworach i suknie nie były aż tak przebogate. Całe bogactwo polegało w tkaninach. Suknia nie posiada babetu, jest zapinana cała, proste, dłuższe rękawy. Jest niezwykle wygodna i pięknie się paluje, natomiast nie z lnu, z jedwabiu, przepraszam, że nie powiedziałam lnu, z jedwabiu z bawełną. Do tego jest góra bawełniana z dodatkiem lnu, pięknie malowana w kwiaty. Dzisiaj można tylko pomarzyć, aby tam kobiety chodziły ubrane. To jest dla mnie naprawdę esencja wykwintności, elegancji i takiej klasyki, która w XVIII wieku zaułamnęła, już pod koniec XVIII wieku, zaułamnęła Europą. Właśnie w takich strojach panie przechadzały się po ulicach, podróżowały. Był to strój już niezwykle wygodny, no i piękny. Mam nadzieję, że Państwu się również podoba. Suknia jest bogato drapowana, jest to bardzo bogata suknia i jedna z najdroższych moich sukien. Parasolka również ręcznie wyszywana, ręcznie haftowana. Na głowie jest malutki kapelusik. Jest to również drajszpic obszywany alizmody damskiej. O tyle panie również kapelusze zaczerpnęły na swój użytek z mody męskiej, natomiast były bardzo kobieco zdobione. Na szyi jest binda. Jest to ręcznie, ale jest tam taki specyficzny pusz czarny, namalowany pieprzyk. Te pieprzyki miały swoją wymowę, one miały cały swój alfabet, więc panie, które wybierały się na bal, pokazywały się mając pieprzyki, nie zawsze pieprzyk służył po to, aby przysłonić lub zamaskować jakąś niedoskonałość skóry. Wypryski w wieku XVIII były na porządku dziennym, ponieważ higiena naprawdę pozostawiała wiele do życzenia. Bardzo często właśnie pieprzyki stosowane, nakładane przed balem, mówiły zalotnikom, którzy mieli ochotę na zaloty z ową damą. Czy owa dama jest zajęta, czy ma ochotę na zaloty? Czy drugi jest nie do pary, ale jakby nie było znaczenia, bo muzyka była tak? Ale to było wyglądać inaczej. Ważne, aby były były. Jeżeli nie były, no to nie były, to trudno, chodzą na bosy. Na sobie taki wieśniak posiadał zwykłe lniane spodnie, bądź ze zgrzebnej wełny. Już nie było korkowych guzików, czy guzików robionych przez jubilera, tylko zwykłe trofi, wełniane bądź lniane, które były zainteresowane. Wełniana kamizela. I to, co jest specyficzne, guziki. Guziki drewniane przy kamizelkach i koszuli. Proszę zwrócić uwagę na nią podwoju. Koszula jest z lnu cienkiego, ale lnu właśnie takiego brązowo-szarego. Jest to najbardziej naturalny len i tak naprawdę najtańszy len dostępny, mniej niż te karakodługie, bo mniej tkaniny schodzi. Pod spodem jest koszula lniana, też z lnu zgrzebnego. I w takich koszulach, proszę Państwa, kobiety spały, nie było koszul nocnych. Po prostu rozbierały się z ubrania wierzchniego, które miały na sobie i tym, co zostawało, kładły się spać. Ponieważ nie wszystkie pozwalały sobie na gorsety, więc to było dużo, dużo wygodniej. Oczywiście ten też nie jest czysto biały. Proszę zwrócić uwagę, też jest dopinany szpilkami. I to, co nasza mistrzyni ma w ręku, jest to kosz
ciężko używać kaptura. Całość jest zachowana w tonacji takiej kolorów ziemi, więc na pewno jest to już mężatka, która posiada co najmniej trójkę, piątkę dzieci. Na sobie też ma karako. Proszę zwrócić uwagę, jest to wełniano jedwabne karako. Króciutkie, z babetem, nieodzowna chustka. I kapelusik, berżele, który też się pięknie wkomponowuje. Kwiaty używane do dekoracji są kwiatów, jak również przez damy, które podróżowały, dlatego że o małym panierze, jeszcze przeciętnym dużo wygodniej było się separować czy do powodu, niż w tym obszernym. Po prostu no, nie byłyby w stanie. Jest to karako z końca już 18. Ciężko pracujący zapewne swoim umysłem. Jest to strój bądź architekta, bądź kogoś, kto, bądź nawet krawca, proszę Państwa. Nie wiemy, co niesie w tych zwiniętych rulonach i nie wiemy, co ma w swoim magicznym kuferku. Kapelusz jest niczym nieobszyty, lecz jest to dobrej jakości filcowy kapelusz. Widać, że nowy, więc nie schodzony. I oczywiście pinta, który ma na szyi. Mieszczanin posiadał gromadkę dzieci, trójkę, piątkę, czyli ósemkę, więc musiał ich wykarmić. A taka kamizelka, która zawsze na niego pasowała, po prostu pozwalała zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, bo i szycie, i tkanina była droga. Jeszcze powiem może o koszuli, koszula nie jest biała, więc to też wskazuje na nieco niższy stan. Natomiast długość kamizelki i jakość spodni, materiału. Damskie suknie dworskie składały się z trzech nawet części. Była to spódnica, na którą nakładano się suknię wierzchnią. Była to suknia zawsze otwarta. W wersji karako jest ona jeszcze skrócona. I trzecia najważniejsza część, bez której nie można by było, było upinane na specjalne szpile. Dlatego bardzo bezpieczne było noszenie specjalnych korsetów bieliźnianych pod spodem, ponieważ wtedy było to dużo bezpieczniejsze, nie groziło ukłucie. Pod spodem widzimy piękną bazystową halkę, która jest wytartowana. I pozwalało nie opalać buzi. Suknia ma też angażaty, które nie są aż tak przyozdobione. Suknie spacerowe były generalnie nieco skromniejsze, natomiast na pewno nie były tańsze, dlatego że tkaniny używane były to tkaniny, które zapewniały wszelki komfort damom noszącym te suknie. Są to przede wszystkim jedwabie naturalne. Jeszcze opowiem o czymś, czego nie widać. Są ubrania. Na noc się po prostu ściąga fartuch, ściąga czepek, ściąga się suknię. To jest kilka ruchów i suknia jest zdjęta. Pani Karolciu, pani to widzi dokładnie. I zostaje się w koszuli, w której się śpi. Rankiem po prostu jeszcze raz nakłada się i koszulę, i fartuch, i czepek, i już jest panienka ubrana. Panie żyjące na wsi, noszące takie ciemne kolory, były to zapewne mężatki, które już nie trzeba stroić, aby znaleźć męża na wydanie. No i zapewne miała mnóstwo dzieci. Więc i pracy miała mnóstwo, i czapki jeszcze zwiększało faktycznie ich wygląd. Muszkiet jest również rekonstrukcją muszkietu w wieku XVIII. Tak wyglądał ówczesny żołnierz, dzisiaj nam się może wydać śmiesznie, wtedy no to poduszyk. Mundur jest wełniany, odszywany jest wielory spodni i kamizelki. Zawsze szyte były z wełny. Tutaj jest akurat kolor jasny, dość drogi. Na nogach są specjalne kamasze. Są to kamasze, które zastępują wysokie buty. Buty też są bardzo ważne, szyte również są ze specjalnej skóry, dość grubej.
podbijane są specjalnymi gwoździami. Każdy but takiego żołnierza waży około 2 kilo, więc sam marsz był bardzo wyczerpujący. Nie było gumek, ściskane wszystko jest tutaj i zapinane na paski, więc zwykły żołnierz posiadający drajszpik nie byłby w stanie wyjąć ładownicy z granatami, zdjąć z siebie i założyć, mając drajszpik. Więc początkowo używane były tak zwane lagermyty, czyli czapki, które używano tylko po obozie. Bardzo podobne do szlachty, jeżeli ktoś kojarzy, jak wygląda szlachtyca, to na pewno wie, jak wygląda lagermyta, która różniła się tylko tkaniną, była uszyta zawsze z wełny. Dla podwyższenia wysokości danego żołnierza do tych czapek przymocowano specjalną blachę. Wielkość żołnierzy świadczyła również o bogactwie króla i oczywiście niezastąpiony berżeret. Kapelusze były bardzo drogie. Szycie takiego kapelusza to też jest słomkowego. Tkana najpierw jest pleciona słoma, specjalnie wyprawiana, a później każdy centymetr, każdy kawałek takiego kapelusza jest zszywany ręcznie. To nie są kapelusze szyte maszynowo, więc to są bardzo czasochłonne i pracochłonne. I to moje stroje praktycznie w większości wykańczone są, były wręcz niezbędne. Proszę zwrócić uwagę na spodnie, dłuższe niż te poprzednie. Kamizela również długa i szóstokor również długi. Więc początki XVIII wieku były bardziej bogate, bardziej nastawione właśnie na bogactwo, na pokazanie tego bogactwa, na wszelkie luksusy. Ten szóstokor jest łącią, bardzo ciepły. W takim szóstokorze wychodzono na dwór zimą. I to, co jest bardzo specyficzne. Nakrycia wierzchnie mężczyzn nie były zapinane. Guziki były tylko dla ozdoby. I akurat tutaj bardzo cenne guziki, wykonane z drzewa herbatowego. W środku każdy posiada mały diamencik. Takie guziki również robili jubilerzy. One są specjalnie poblekane lakierem, aby kamień został osadzony. Oszyte jest porochą bawełnianą z dodatkiem nitki jedwabnej robionej ręcznie. Oczywiście wszystko jest naszywane i zastąpienie czymś, co dzisiaj byłoby dla nas normalne. Rekonstrukcja polega na tym, aby jak najbardziej, o ile to jest możliwe, oddać czasy, te, które minęły, o których mam nadzieję, że nigdy nie zapomnimy, bo to są czasy dla mnie niezwykłe. Stroje są niezwykłe, jak również zachowanie i to, co się wtedy działo. I bale, i spotkania, i spacery, przejażdżki. Nie zapominając już o samej wojnie siedmioletniej, która w tym czasie toczyła się na polach Europy. Życie tak naprawdę w pałacach kwitnęło i miało się dobrze. I jeszcze żabot. Żabot jest uszyty z tej samej koronki jedwabnej, dość grubej, co mankiety koszuli. Zawsze patrzę, aby było do kompletu. Każdy strój, która pokazywała bogactwo, nie zrobiła do podpierania. Aczkolwiek być może nie jeden stajenny oberwał nieraz, kiedy zasłużył. Taki strój był bardzo wygodny, nie krępujący ruchów, natomiast również był nakładany na gorset. Panie żyjące w pałacach nie pozwoliły sobie na zdjęcie gorsetu i pokazanie się bez niego. Taki był wiek XVIII. Plusem gorsetów jest utrzymywanie sylwetki zawsze w pozycji idealnej, prostej. Kobiety się nie garbiły. Było wiele minutów, ale oni potem może innym razem. Oczywiście na tyle modna, że panowie też ją przyjęli. Mówka trafiła również na salony jako ozdoba, nie tylko do podróży. W latach 70. XVIII wieku doszła do przeogromnych rozmiarów. Sięgała niektórym paniom wręcz do podłogi. Była przeogromna i oczywiście im większa, tym posiadaczka, tym posiadacz danej na pewno bogata. Na pewno biała peruka, mówiła sama na siebie. Zwykle ludzie nie posiadali też.
generalnie było mało przyjemne, więc Pani, jeżeli już musiały, no to się przemieszczały. Najczęściej było to bardzo rzadkie, osiadały na dworach i tam też sobie żyły, balowały i ewentualnie delikatne przejażdżki wchodziły w grę. Zimą podróżowało się bardzo, bardzo rzadko, tak naprawdę, ale dało mi też bardzo wiele satysfakcji. W takiej sukni, mając drajszwic na głowie, dziwne połączenie, a jednak możliwe, ponieważ właśnie w takiej sukni panie mogły wyjść, przejść się po ogrodzie, bądź tak i w drajszwicu przetransportować się dorożką, bądź po wodę, bądź, proszę uwagę teraz, lektyką. Panie generalnie nie przechodziły z jednej do drugiej miejscowości, nie mogą. Często my dzisiaj zastanawiamy się, co my mamy zrobić z rękami. W wieku XVIII nikt się nie musiał zastanawiać, zawsze w tych rękach coś było, aby pokazać swój przepych, bogactwo i tak naprawdę pochwalić się tym, co się ma. Ten strój jest uszyty do kompletu właśnie, który przed chwileczką miała Ania. Obszywany jest dokładnie tak samo. Wszystko obszyte jest ręcznie. Jedwab jest haftowany, znaleziony we Francji i tak naprawdę w czasach współczesnych bardzo dziękuję za internet, w którym można po prostu odnaleźć się i znaleźć wszystko i tkaniny kupować czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Włoszech, czy w Anglii. Dziś nie jest to żadną barierą, poza barierą finansową oczywiście, ale... z jednolnej tarty, w kolorach oczywiście pasujących, bo wszystko pasować musiało. Strój niezwykle wygodny, zapewniający i swobodę ruchu, i tak naprawdę wykonany z tak delikatnych tkanin, nawiązujący, przekazujący wszystkie rozkazy oficera prowadzący muszkę, praktycznie do wszystkiego. Teraz proszę zwrócić uwagę na jego drajszwic, oprzyty złotą, lamowaną taśmą. Specjalny pompon. Pompon również mówił o funkcjach w danym regimencie. Pompon biało-czerwony przeznaczony był właśnie dla podoficerów. Rękawiczki wykonane ze specjalnej skóry łosia. Te specjalne są właśnie i żółte.